Witajcie kochani w kolejnym filmie. Dzisiaj was zapraszam na vlog makijażowy. Nagrałam dla was film taki, wiecie, pogadanka o ja będę się malować, będę wam mówić o kosmetykach. Będziemy sobie też tak, wiecie, gadać o różnych sprawach. Czy ja będę mówić, wy będziecie słuchać. Namoczyłam sobie gąbkę, wiecie, zrobiłam tą technikę techniką, co można je wyprać w pralce. Ale tutaj ten czubeczek się nie doczyścił i jest taki sztywny strasznie, próbuję go rozbić, bo ja ją namoczyłam i ona w ogóle zafarbowała, była bardzo, bardzo taki jasny koral, a jak widzicie jest taka brzydko szara. I tak, mam jakąś rybkę. Napiję się herbatki i zaraz przejdziemy. Więc tak, dzisiaj chcę wykonać makijaż kosmetykami z drogerii. Co wy na to? Co wy na to? Dzisiaj nagrywam, jest 29, zmiana czasu była. Także tak, tu sobie założę opaskę, żeby mi przeszkadzała wykonywanie makijażu. I tak zerkam, czy się nagrywa, bo ten taki, wiecie, to nagrywałam wam ostatni filmik z organizacją toaletki, a tak co do toaletki, to pokażę wam mały update. Mały update, to przy tym było tam w rogu, tam jest kosz, ale sobie to zmieniłam. Teraz sobie poukładałam, sorry, za ten kosz, ale tak sobie poukładałam właśnie z tej strony, z boku. Nawet się zmieściło i to mi się otwierało, myślałam, że to mi się nie będzie otwierało, ale jest tak w miarę duże miejsce, że jest. No i tam na dole ten organizer. Z gumkami do włosów, tutaj są palety takie tuż większe, to jest właśnie zlewa. I tutaj bardziej widzę, co tam mam nawet zmywacz. No a tutaj właśnie są kosmetyki przygotowane, to jest właśnie sklejnika kosmetyki, które zakupiłam, no i to tak się prezentuje. Taki szybki update co do zmiany właśnie. No i chyba to takie już zostanie, zobaczcie, jak ten mały czubeczek. Fajna była ta gąbeczka, bo to była gąbeczka z esencji, ona była nawet fajna, taka miękka. Dobrze, więc tak, który kosmetyk użyję, to jest baza, to jest Bielenda Make Up Academy Pearl Base, czyli taka baza perłowa. Ja mam baza pod makijaż, efekt poprawy kolorytu. Ja ją sobie użyję, ona tak wygląda, tak się prezentuje. Także ją znajdziecie, Bielenda. Ja z tego co pamiętam kupowałam w Naturze. I to też taki będzie też makijaż moimi ulubieńcami z drogerii. Może coś w świecie. Na pewno pokazywałam, bo nie mam żadnych nowych kosmetyków. Jedynie chyba online można coś kupić. No do Polski właśnie miałam jechać na święta, nie? Jak to zawsze na święta. Przeważnie się staram jechać, czy Wielkanoc, czy Bożego Narodzenia. Miałam 9 mieliśmy lecieć, ale no, jaka jest sytuacja się dzieje na świecie, no to wiecie, już nie chcę o tym mówić, ale że ten vlog makijażowy jest i sobie nie wypowiada na ten temat. Więc no niestety nie polecimy, a szkoda, bo tak miałam plan i w ogóle wiosna i wszystko, wiecie, się opóźnia przez to i nie wiadomo, co będzie dalej, kiedy to się skończy. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Mieliśmy też załatwiać właśnie takie sprawy papierkowe związane z budową. No niestety wszystko się opóźnia. No ale będę musiała tutaj rok pewnie dłużej pobyć przez to wszystko. Niestety. Zawsze coś. O, i tak, baza nałożona. Podkład, który nie za bardzo go lubię, ale chciałabym go jakoś zużyć. Ej, to jest Essence. To jest Insta Perfect. Ten taki mały buteczce. Myślałam, że ja mam odcień 10. Myślałam, że on będzie taki, wiecie, fajny, że ta buteczka jest plastikowa, będzie wyglądała na wyjazd i w ogóle, ale nie jest jakoś tak na mojej twarzy. On nie fajnie się sprawdza. Waży się. I nie wiem, czy nie jest za jasny. Czy macie jakiś sposób, by mieć gąbeczek? Dajcie znać, jak ktoś wynalazł jakiś nowy sposób, bo nie mam niestety tego, on mi się na fajnie sprawdza, jedyny ten płyn do kąpieli z Isana, co już każdy go ma, zna, się fajnie puszcza. I chciałam wypróbować sobie, że jak wypiorę je w pralce, miałam taki, jakby to powiedzieć, case,
co bierzemy staniki, żebyś tam nie plątał, takie wiecie, co się zasuwa. To bezpiecznie nie plączą się biustonosze i takie coś właśnie miałam chyba z sklepu Tiger. I tam powrzucałam, wiecie, zasunęłam, bo tam jest zameczek. Zasunęłam, powrzucałam, oczywiście jedną, tylko po prostu trzy kąpeczki. No, też mi się nie puścił właśnie Beauty Blender. Tylko właśnie wyprałam, no ale niestety się nie puścił. Ta też się nie puściła, się w ogóle zafarbowała. Kąpeczka. I ten podka ma takie, wiecie, jest za jasny dla mnie. Ale na ulubioną zera albo się wtopi, to będzie ok. Miałam nagrać bubli, ale to jest właśnie jako jedyny bubel, więc go nie lubię. Ale go nakładam, no bo mam dużo innych podkładów z drogerii. Tak mogę użyć, no dobrze, Burżuła, mój ulubiony Healthy Mix. Golden Rose chyba nie są takie produkty, które bym zaliczyła do drogeryjnych, no można na wyspach, ale w drogerii, no w sumie chyba w Whispol u mnie właśnie na Podkarpaciu. Whispol jest i w takich internetowych to jest Golden Rose. Ale chciałam takie typowo stacjonarne, co znajdziecie. Albo tego też mogłam użyć Fit Me. No mi się za bardzo nie sprawdza, on jest matujący, ale mi się waży na twarzy. Nie wiem jaka ta twarz by była, ale mi się waży. Poczekam, mam bladą twarz. I on w ogóle słabo co kryje. Widzicie, tylko rozjaśnia moją twarz, co wygląda strasznie blado. Nagrałam w świetle dziennym, zobaczcie. Moja szyja. A ten... Mogłam mieć wtedy 20, ale zawsze staram się brać teraz najjaśniejsze odcienie. Także wyglądam jak szła, jakbym robiła makijaż na Halloween. Dobra, to mamy to. Zaczniemy używać korektora, czy może brwi sobie zrobimy? Także tak, kochani. Niestety taka jest sytuacja, że mnie nie ciekawa. Ja pracuję, cały czas pracuję, chodzę do pracy, mój mąż nie chodzi do pracy. Ja pracuję, chociaż wiecie, to premier ten brytyjski Boris Johnson powiedział, że tylko takie najważniejsze fabryki jak z jedzeniem i w ogóle, ale Clarins dalej pracuje, więc co zrobić? Ale z jednej strony cieszę się, że tą pracę mam. Także... Bo wiecie, że ja autobusem jeździłam, ale teraz jak mąż nie pracuje, to mnie odwozi i przywozi, także jest bezpiecznie. No po pracy zabieram się sobie z takim facetem z pracy, Kevinem, także mi podróż do miasta było spoko. Ale mój mąż właśnie nie pracuje, no to i tak musi po mnie przyjechać i tak do miasta, bo mnie do miasteczka porzucał, także zrobi troszkę kilometrów więcej, przyjedzie po mnie pod pracę. Także tyle na plus, że najmniej jest bezpiecznie. Żeby sobie też brwi poza kamerą. O, i tak, powracam do was z brwiami już skończonymi, można powiedzieć, jeszcze tylko utrwalacz. No ten podkład nie jest zbyt fajny, wiem, że on jest tani, ja dam za niego chyba 4 funty, niecałe 5 funtów. No, ale... No, wchodzi z maszczki. Ja pamiętam, swego czasu używam taki w pompce z Essence, taka buteleczka była, coś w tym stylu. O, chyba mat. Ja go używałam właśnie, jak chodziłam do szkoły. Odcień 20. I on mi się fajnie sprawdzał. Był bardzo fajny i tani w sumie. On kosztował chyba 15 zł, czy jakoś tak. Chodziłam do szkoły, to miałem w sumie było tylko na takie rzeczy stać. Wiesz, też nie używam jakichś drogich kosmetyków, mam jakieś na parę. Ale kusi mnie właśnie, żeby coś zamówić, żeby dla was jakieś firmy nagrać. Ale tutaj mam jeszcze te dwie nowości, to nagram może jakiś fajny makijaż. To mam właśnie to z Make Up Revolution, pokazywałam, bo w ostatnim filmie, że są, czekają, żeby nagrać film. One tutaj leżą. A dzisiaj wiedziałam, że nagram dla was taki film, żeby nie pokazać wszystkiego w jednym czasie, bo nie będę miała później jak dla was filmy jakieś nagrać. Kurczę, było w tygodniu ładna pogoda, słonecznie. I sobie tak myślałam, wiecie, jak zamkną moją fabrykę, sobie tak myślę, kurczę, nagram jakieś lookbooki i w ogóle, ale tak, ale z jednej strony naprawdę się cieszę, że mam tę pracę, chodzę do tej pracy, bo nigdy nie wiadomo, mimo że ma prawdopodobnie 3 tygodnie, nie wiadomo kiedy to się skończy, zamkniętą firmę, no i niby tam płacą 80% przez 2 tygodnie, prawda? Teraz normalnie mu wypłacą wypłatę w marcu, ale później właśnie nie wiadomo jak to będzie, więc
dobrze, że przynajmniej jedna osoba pracuje, ma tą dopływ cały czas tej gotówki. No, bo ten koronawirus, no to wiecie, się rozprzestrzenia, a jak oglądacie albo wiecie, to ja mam rodzinę we Włoszech. No i tam jest masakra, no. Nic się nie zmienia, gorzej niż w Chinach. W Chinach na razie się to uspokoiło, ale ile to w Chinach trwało? 4 miesiące. Więc prawdopodobnie tutaj oby 4 miesiące trwało. No to jeszcze spoko. Wtedy wszyscy będą brać urlop. U nas w pracy biorą urlopy, bo się boją. No w sensie nie wierzę, że się boją, ale biorą urlopy. A jak to się uspokoi, nawet na jesień, nie będziesz miała urlopu na święta, na nic, no bo wybierzesz ten czas. Ja wiem, że się ludzie boją, ale trochę z głową trzeba do tego podejść, jak firma jest otwarta. Bo to trzeba jakoś tak przyjść, czy jakoś wziąć parę dni, odpocząć psychicznie. No, tak. Wiecie co, no i do siłowni zaczęłam, wiecie, że chodziłam od września, fajnie mi szło, widziałam efekty. No i teraz znowu, jak na złość, chyba nie mogę być szczupła. Czyli taką figurę, jak ja chcę, czyli nie chcę jakiejś mega jakiejś wysportowanej sylwetki, że będzie mi każdy mięsień widać, bo nie o to mi chodzi i nie chcę tak wyglądać nawet, mi się to takie coś nie podoba. Ale takim być szczupłym właśnie, ja mam właśnie największy problem z brzuchem, właśnie z tą taką oponką. Więc tego bym się chciała tylko pozbyć, więc ja nie chciałabym mieć taki brzuch, że będzie widać sześciopak. Nic z tego, że każdy mięsień, że tylko sama skóra i mięsień, nie o to mi chodzi, tylko żeby był taki szczupły, że jak ubiorę jeansy, to mi tam nic będzie wychodziło. Tak kiedyś to miałam. Więc no, muszę zacząć biegać, bo zostały moje buty na siłowni. Ja w ogóle skancelowałam mój karnet chyba 18, no ale chciałam jeszcze 18 czy 17, żeby już w kwietniu mnie nie charge'owali, czyli nie zabiera pieniędzy z konta, ale chciałam iść właśnie 20 czy 19 po buty na siłownię, bo już do marca miałam, wiadomo, od 7 mi biorą pieniążki, pobierają. I właśnie chciałam iść na siłownię, ale niestety 20 została zamknięta, więc moje buty ulubione, które lubię, zostały na siłowni, o, że tak powiem. Także trochę kicha, no co zrobić. Dobrze, teraz może korektor jakiś, oczywiście drogeryjny, z Lovely, ten Jumbo, ja go lubię, a niestety mi się już kończy. To jest chyba 2. I on będzie tutaj, nie, nawet nie, jakoś tak rozjaśni. Także tak. Ale właśnie chciałabym zacząć biegać, będzie ładniejsza pogoda, teraz już dłuższy dzień będzie, więc może coś pomyślę na ten temat. Wiadomo, coś w domu, żeby ćwiczyć, nabrać siły, nie ma co się dołować, nie ma co w depresję wpadać. Trzeba sobie jakoś radzić, przy tym nie było siłowni i biegałam, jak się dobrze z tym czułam. Wiadomo, picie dużo wody, też zaczęłam dużo wody pić. I fajnie, i faktycznie jak ktoś ma problemy, organizm zatrzymuje wodę w organizmie, to serdecznie wam polecam pokrzywę pić. Naprawdę, mi pomogło dużo, mój organizm, ja piłam pokrzywę dzień, codziennie, znaczy co drugi dzień, albo codziennie. Na przykład dzień wcześniej, to na siłowni ten, moje ciało było takie, bo ja się nie mam problemu właśnie, że się pocę strasznie, ja się nie mogę wypocić, o, że tak powiem, chyba że będę miała gorączkę, to tak. Ale właśnie to jest to, mam problem, że ja w ogóle się nie pocę, idę na siłownię i się w ogóle nie pocę, nigdzie się nie pocę, nie mam problemu z potem, czyli organizm zatrzymuje mi tą wodę, prawda? Jedynie, o, jak piłam dużo wody, to sikałam często, ale nie pociłam się tego na siłowni strasznie. Ale jak zaczęłam tą herbatę pić, to nie, że się pociłam, ale czułam, że mój organizm jest taki nagrzany, że jest taki rozgrzany właśnie, tak bym miał właśnie tendencję do, że zaczyna się, żeby się pocić. I naprawdę mi dużo dawała ta herbata, bo mój organizm się nagrzał i wtedy ta skóra wydzielała ten pot, prawda? Bo było gorąco. I wtedy czułam takie efekty, że tracę tą wodę, nie piję, a ona się zatrzymuje i coś się tak. Więc polecam, aby picie pokrzywy. Wiadomo, że możecie jakieś tam, są te tabletki. Dużo jest tabletek właśnie w aptece. Ja używałam swego czasu, też były dobre. Tutaj mam nawet Therma Line. Tylko te niebieskie na zatrzymywanie wody. Są niebieskie, bo są, nie wiem, czy to są Olimp. I to są właśnie Olimp z firmy. Także spoko, byłam bardzo zadowolona. Tak to się prezentuje, ale jestem blada.
Tutaj mam puder, chciałabym nałożyć na całość. A takie drogeryjne, typowe drogeryjne, bardzo go lubię. Mi się kończy, bo jak wspominałam w filmiku, chcę wszystko to powykańczać. Tutaj kończę te pudry, bo za dużo tego mam. To jest bardzo fajne, używam go teraz do pracy. To jest Vipera 01. I to jest cera trądzikowa. On jest taki żółtawy, ale bardzo fajnie i fajnie naprawdę matuje. On naprawdę dużo daje ten mat. Także Vipera ja kupiłam w Hebe, ale użyję tego Catrice dzisiaj, bo jest naprawdę fajny. No też pędzel by mi pasowało umyć. Kurczę, tam koszyczku mam. Tutaj mam właśnie koszyczek pod biurkiem. Tu troszkę pudru pod oczy. I jeszcze mam właśnie tutaj już w tych pojemniczkach, mi się nie mierzę, bo cały czas wyciągam, dobieram, ale troszkę tych pędzli mam. A to nakładam na brwi, nie wiem czy wam mówiłam, z Eveline. To jest właśnie 3 w jednym. Także tak. No może właśnie w tej strefie coś tam najbardziej mogę. Nic się nie wychodzę, po prostu w domu jest niedziela dzisiaj. Niedziela 29, także 2 dni jeszcze marca. Boże kochany, za 2 tygodnie bym jechała do Polski. Niestety już muszę być, nie lubię tutaj świąt spędzać. Przed Bożego Narodzenia czy Wielkanocnych tutaj w Anglii. I wysypuję sobie ten puder. To jest Elf. Ja to jest roz... To jest puder rozświetlający. On taki ma drobinki trochę. Błyszczy się i nie chciałam, żeby tak to matowo wyglądało, więc chcę sobie nałożyć na całość. Tu mam te pędzelki z W7, są naprawdę mega. Zobaczcie, jakie piękne, fajne. Taki zestaw trzech Savers. I tutaj sobie nałożę, bo ma takie małe, takie drobineczki jakby błysku, brokatu w stylu. Okej. Za często go też nie używam. O, nie jest w sumie. Tutaj w Superdrug możecie go kupić. No to on jest taki typowo drogeryjny, ale nie wiem, gdzie w Polsce możecie go kupić, ale chciałam go użyć. I to jest Soft Luminase. Także no fajnie, twarz wygląda. Bardzo fajny jest ten puder. Tylko za dużo mi się tutaj nasypało. Czy mam jakieś chusteczki? W ogóle jest masakra w sklepach, nic nie ma. Trzeba walczyć. Boże, takiego życia to ja nie chcę. Cały czas wracam do tego koronawirusa, no ale... Co? Ale naprawdę, że uroki życia na wsi to są naprawdę fajne. Można sobie chodzić po swoim ogrodzie, jak się ma. Tutaj mamy taki mały gardenik. Trawy nie ma, ale tam zaraz za nami jest taka by łąka. W sumie... Mamy fajne miejsce, bo można sobie tak wyjść, ale jednak życie w Polsce. Ja i tak już bym chciała być w Polsce, mieszkać w swoim domu. Och, nie tutaj. Nie tutaj, już mam dość naprawdę tej Anglii. Jeszcze w ogóle jak tutaj traktują ludzi, w ogóle w Polsce jakoś tak szybko wszystko pozamykali i super. A tutaj tak drugie Włochy. W sumie masakra. Podkreślę sobie te pieprzyki tą samą kredką. A ta kredka to jest Kobo. Wiecie, że ja mam ich troszkę i to jest 304, akurat dzisiaj używam. To moje wcześniejsze, bardzo fajne, uwielbiam te kredki. Dobrze, i co teraz bronzer? Ten do pracy używam, cały czas chcę go użyć. Się rozwaliło opakowania. On jest coś podobne jak ten z Makeup Revolution, co miałam go. Jest taki ciepły, no może być za bardzo taki kontrast, bo ta twarz jest dalej taka blada. Ale użyję sobie bronzer. Ten, ale może by jakoś zaznaczył kontur. Tutaj mam Freedom. Freedom to możecie w Rossmanie chyba znaleźć. Tak się prezentuje, mam nową paletkę, bo miałam wcześniej. Ten, może nie ten. Jezu, ten jest straszny. On tak wygląda, ale on jest ciemny. Nie wiem, czy go użyć, bo rzadko go używam, bo jest chłodny, to jest 102. To jest glitter, ale on jest naprawdę... Trzeba uważać z nim. I to jest właśnie Smart Gear Get More. Tej firmy chyba już nie ma, ona była w Naturze.
Bo ja chciałam sobie tutaj bardziej te policzki wykonturować. To jest chyba jedyny produkt właśnie, co nie ma go. Patrz, jaki ciemny. Ale taki tonacji trochę chłodnej. Więc fajnie odkreśli mi te policzki. Także to widzicie, kochani, co się dzieje na tym świecie, no. Ani nic nie mógł iść na żaden shopping, ani nic nie mógł kupić. Miałyśmy z koleżanką Patrycją jechać na Stratford. Myślałam, kurczę, to nie pojedziemy teraz, pojadę sobie gdzieś w maju, w czerwcu, co będzie cieplej. Podróż do Polski, chcę zaoszczędzić trochę pieniędzy, kupię sobie coś w Polsce, pójdę do Rossmana, później sobie wyślę paczkę. Także wysłałam je z jakimiś nowościami, właśnie chciałam jakieś płyny micelarne, bo w Polsce jest tego dużo, gdzie, a nie to, co tutaj. Tutaj to tylko Nivea, Bioderma, co to jest, kosztuje nie wiadomo ile. No tak, w sumie więcej nie ma tutaj, jest, mogę porównać, to nie wiem, dziewczyny, dajcie znać, jakie jeszcze używacie tutaj w Anglii, mieszkacie, wiem, że mnie obserwujecie, mieszkacie w Anglii. No Nivea, jestem dwufazowy, właśnie niebiesko-biały, ten czarny, tam różne z Nivea, o Garnier jeszcze jest, no. A tak to powiem wam. No i Bioderma właśnie w Butsu jest mega droga. I takie pewnie inne, jakiś Clinic, Clarins, jakieś płyny micelarne są takie z kosmosu. A w Rossmanie, no to czy na to, że mam jakieś takie inne firmy, takie bardziej eko, czy jak to się nazywa, wege, dużo tego. Dobra, i tutaj mam właśnie ten z AA Wings. On jest bardzo fajny, ten brązer, to jest 103 Sand Gold. Jest taki bardzo delikatny, ale się fajnie błyszczy. Bardzo ładnie wygląda. I to tak wygląda, widzicie, jak on jest taki chłodny, wpada w chłodny. Zobaczcie. I go kupiłam, bo go polecała Honorata Skarbek. Ja go kupiłam właśnie dlatego, bo miała fajne te kości podkreślone. Tu mam zablady jest. Tam, i to tak strasznie wygląda, taki kontrast. Dobra, ale użyjemy sobie tego. I dalej, pędzelek ten mniejszy, to jest W7. Bardzo fajny zestaw, tani. Teraz tutaj właśnie po całości. Teraz to sobie ładnie to rozblendujemy. Więc tak to wszystko wygląda. No, także plany były jakieś i teraz to nie wiadomo, a wiecie, jak będzie taki boom, bo wszyscy będą chcieli bilety kupić do Polski czy gdzieś tam, to wszyscy będą chcieć urlopy, wszystko będzie wtedy boom, bilety będą kosztować nie wiadomo ile. Ryanair, znaliśmy maila, niby że nam właśnie kancelują, ale trzeba długo czekać na zwrot pieniędzy. Wcale się nie dziwię, na pewno dużo ludzi leciało tym samym lotem, albo w tym samym dniu, nawet przed świętami, ile masa. Także no masakra, my kupowaliśmy bilety w styczniu, bo wiecie, zawsze lepiej wcześniej kupić, żeby było później taniej. Ja urlopu jeszcze nie skancelowałam pracy, czyli nie byłam odwołać. Także nie wiem, może na po świętach, tydzień po świętach właśnie. 9 mieliśmy lecieć, no ale tu jest bank holiday w piątek, w czwartek to było, byśmy lecieli wieczorkiem, a w piątek jest tutaj bank holiday, jeśli jest wolne, i poniedziałek, to tylko 4 dni w sumie. Co ja będę robić, to będę nagrywać dla was filmy w takim razie, jak nie skanceluję jeszcze, nie wiem. I podobno nie można zakancelować, ja na dziewczynę mówię w pracy. Także szef powiedział, jak jest, to jest, więc spoko. No, a tu sobie tak gadu. No, a to jest taki vlog makijażowy. Maluję się, opowiadam wam kosmetyka o nowościach. Czy coś bym chciała kupić? No, chodzi za mną ta paleta, kurczę, miałam sobie w Polsce kupić właśnie w Sephorze. Ja może tutaj gdzieś znajdę online i ją kupię. To właśnie tą Huda Beauty, ale tą nude. Mówię pierwszą, bo to ma fajne takie różowe kolory, fajnie by było tak właśnie na wiosnę, na to. Taka typowo ona ślubna jest, właśnie tak chciałam sobie kupić na ślub, ale miałam tą Norwinę, sobie odpuściłam, bo miałam większe wydatki, więc tak. No fajnie, już to lepiej wygląda. Tu mam twarz tak wykończoną. Dobra, przejdę sobie do cieni. Cienie mam takie paletki drogeryjne w sumie, bo już nie chcę takiej drogeryjny. Mam Maxi jeszcze, to jest w Hebe, możecie kupić, czy teraz tylko już online, ale to możecie kupić, to jest Han, tą taką metaliczną. Tutaj mam
Ona jest nawet spoko, nie jest jakaś mega napigmentowana, też nie jest najgorsza. I tutaj mamy jeszcze właśnie tą Miss Lovely Peach Dessert. To jest taka brzoskwinka. I coś z tych sobie wybiorę właśnie i z tego stworzymy makijażyk oczu. Ona sobie tylko przybliżę pędzelki do oczu. I tak, może ten bazowy tutaj właśnie jest taki fajny, bo to jest taki jasny w ten Hean, ale on jest biały i jest troszkę brokatowy, ale ten tutaj fajny odcień, taki cielisty. Pędzelek jest to co Ewa. O. Ale on taki brudawy jest. Pędzel jest brudny, może ten pędzel, nie, on taki chyba... Taki kolor tego cienia jest, zobaczcie. Nie jest taki cielisty, cielisty. No dobra. Się inaczej na oczach, a inaczej... No zobaczcie, taki... A tego używam właśnie. Chciałam na całą powiekę. No dobra, no. Jakiś taki wyszedł. Bardzo jak ten bronzer. No wiecie, to bym brązer nałożyła, ale spoko, może spróbuję tym białym. Trochę rozjaśnić przynajmniej kącik wewnętrzny. Z paletki Hean. I tak, pogłębimy sobie załamanie pędzelkiem Zoewa. I... Czy nie wiem jakim, bo tutaj za bardzo nie mam czym szaleć, a nie chcę używać Zoewy paletek, bo one nie są drogerii, można kupić tylko online. Takie pogłębić załamanie, ale są takie bardziej fiolety, nie jest za ciemny. Może spróbuję ten taki różowy. Nie, bo teraz już nie pogłębię, bo ten cień z tej Peach Dessert. Znowu jakaś rybka. Koronawirus. To panie, nie ma żartów. No dobrze, no niestety tak to musi być. To pogłębimy ciemniejszym. No dobrze, niech stracę. Będę miała taki ciemny makijaż. Może jakimś bronzerem. Może ten tutaj. Wyjdzie mi strasznie ciepły. Wiecie, że Cornela wróciła. Cornela 5-5. Pamiętacie ją może? Ona jest właśnie z Krosna, z moich okolic. Fajnie, że wróciła i nagrywa z powrotem. I ona do Polski wróciła, kurczę. Ja tak nie mam czasu, żeby na Instastory przeglądać każdego Instastory, chociaż lubię. Chciałabym wrócić, nagrywać, czasami tam dodawałam jakieś kłopoty. Coś tam nagrywałam. Pokazywałam wam, jak na siłownię. Jak sobie dziewczyny właśnie na tylko na matach ćwiczą. Jakieś właśnie zdjęcia czegoś tam. No, chciałabym. Może dzisiaj jakiegoś ten makijaż rzucę, zawsze jakieś zdjęcie. Tu mam gdzieś do czyszczenia pędzelków, miałam gdzieś. Gdzieś to było. Ja chyba tu. Widziałam piękny fotel. Widziałam piękny fotel do mojej toalety. 60 funtów tylko. To nie jest TK Maxx. Online można kupić. Nie wiem, czy kupić, czy nie kupić. Czy lepiej oszczędzić pieniądze na życie, bo na jedzenie. Fajny, bardzo fajny fotelik, taki niski, ale z oparciem. Ale nie pufa. No nie pufa. Ma być pufa. Nie wiem, sama nie wiem, naprawdę. Byśmy sobie nałożyli może jakiś pigmencik na powieczkę. Szukam jakiś pojedynczy cieni. Tutaj mamy z kolor Tattoo z Maybelline. To też możecie kupić. To dalej jest, istnieje. Już cisza. Cisza o tym. Takim pędzelkiem języczkowym z Essence nałożymy tu jako bazę. I na to będziemy nakładać jakiś pigmencik.
Także tak. I teraz byśmy nałożyli jakiś pigment. To taki różowy kolor. Pigment. Chodzi mi właśnie z niej w Biedrze kupić. Tanie, a dobre. Chyba, że tego z Mio też możecie kupić. Mio. Ten mój taki ślubny fake. Ale go w sumie użyłam. Nałożymy tak delikatnie. Zobaczymy. O. Nawet ładnie się błyszczy. Bo jego trzeba troszkę dodawać. Nie można dużo, bo on się zważy. Jednak dam na tej bazie primer glitter i ona tak mi się zważył ten kąciku wewnętrzny, ale jakoś później podratowałam, ale to zawsze coś. O. I to jest chyba nazwa Blink Blink. No on kosztuje 12 zł. Także jest bardzo fajny. Ja kupiłam ktoś z mojej strony to kołaczyce. Kołaczycak jest drogeria wokół nas i czy chyba nawet w Brzostku drogerii wokół nas i tam jest właśnie Mio. Na Wioska w sumie możecie kupić. No. Musicie jakoś daleko, nie wiadomo gdzie. I tak. Jeszcze na dolną powiekę pomalujemy sobie jakiś kolorek. Ten może, bo ja próbowałam tutaj nim. Powiem wam, że ta paleta z Maybelline z Lovely, sorki. Pomyłkę. Jest bardziej napigmentowana niż ta Hean. No. Fajniejsza ma pigmentacja ta. A jest na pewno tańsza. Także tak. Kreseczki alinerem. Ja mam liner właśnie ten z Eveline. W pisaczku. Będziemy robić taki cały kreseczek, ale coś właśnie w tym stylu. No tylko ten ogonek może w sumie tak zostawimy. No. Jest i drugie. Sobie usiąść i obejrzeć YouTube'a. Odpocząć jeszcze przed jutrem. Tak. A, fajnie, jeśli nie miałeś swoje kreski, ale wiecie co, on czasami, jak się długo nim maluje, to on przerywa. Także szukanie dalej alinera, ciąg dalszy. To bardziej po tą kreseczkę muszę do góry, bo mi oko opada. O, patrzcie. Także tak, wytuszuję ręce. Mam do maskary z L'Oreal. To Extremes Technology Beauty. To nie to. Ale naprawdę spoko. Nie odbija mi się w ogóle. Tylko on się później zmywanie chyba pod gorącą wodą, żeby też zmyć. Że można wodą. Tą odżyweczkę. Chyba
bardzo fajna maskara, naprawdę. Ona też kosztuje coś koło 50 zł, to 11 funtów. Ale na promocji, wiecie, zawsze można dorwać taniej. Brązy już są, to już jest efekt lepszy. Także tak, tu bronzer mamy. To był z AA Wings. Tak? Tak. Teraz, dobrze moi kochani, będziemy nakładać róż. Czy ja mam jakiś róż z drogerii? Oczywiście, że mam z Lovely i to jest ten holographic pier. Holograficzny róż do policzków. Mam. Ja go lubiłam bardzo. Bardzo fajny. Taki holograficzny. Fajnie będzie mi tutaj pasował. Jest taki brzoskwiniowy. Powinien jeszcze być, tak mi się wydaje, jak nie była jakaś edycja limitowana, ani nic w tym stylu. Także tak, tu mam jeszcze Kobo, Vibo, róże. Także drogeryjne są. No i z Golden Rose mam jeden. Tak, i rozświetlacz. Rozświetlacz z drogerii. No to ja tutaj mam oczywiście ulubieńców. Są to. Mam Mio też i oczywiście rozświetlacz Princess Dream, My Secret. Jego użyjemy, dawno nie używałam, więc użyjemy sobie go dzisiaj. On jest taki ciepły, więc będzie mi tu pasował do dzisiejszego make-upu. Także tak, pomadeczka teraz z drogerii. Czy mam jakieś z drogerii pomadeczki? O, mam Hehan. Użyję tej Hehan. A konturoweczkę jakąś też by pasowało. Konturoweczka pewnie będzie. Czy z Golden Rose, czy z Essence? Przecież dużo z Essence. Essence bardziej niż z Golden Rose. Golden Rose też w sumie może być. Co mi przyszło? I to jest odcień numer 15, Honeyberry. I obrysuję sobie troszeczkę. Tak. I tutaj mam z Hehan pomadkę, bardzo fajny kolor. To jest 04 Purpulane. Nawet konturówką pasuje. Ale fiolet. Taki fiolet wyszedł. Można powiedzieć, że wiosenny, bo jest taki jasny, tylko że tutaj w aparacie dodaje bardzo ciemny. I psyk jeszcze. Drugi to będzie mgiełka z Bielendy i to będzie primer, highlighter, moisturizing, czy w jednym ja mam ten odcień nude.
O, ale makijaż wyszedł. Powiem wam, że nie się spodziewałam tutaj taki fiolet. No bo nie mam chyba. Mam Golden Rose, ale to niby drogeryjne. NYX w sumie mogę użyć, ale chcę takich tańszych, żebyście mieli. Także wybrałam tam Hean. Może akurat komuś się skoro spodoba. Boże, jak to pachnie, ta mgiełka. Ten mgiełek sobie chciałam kupić więcej. Niestety nie kupię. Tak. Dzisiaj mam takie te włosy wyfalowane, sobie pofalowałam. W sumie czasami mam takie naturalne, ale od głowy mi się tak nie falują, tylko pod spodem. Pod spodem nawet nie falowałam, to są moje. O, takie mam. Takie fale. Tylko tak sobie już przyjechałam. Więc tak, kochani, to by był makijaż z drogerii. Dajcie znać, czy wam się podoba. W ogóle te zegarka mi pasują. Te usta. Także tak, kochani, żegnam się z wami. Ściskam mocno. Trzymajcie się, nie dajcie się koronawirusowi. Więc tak, do zobaczenia na następnych filmików. Buziaki, pa!